Trudne zadanie. Akcja? Powstrzymać falę. Jak? Worki piasku i pomoc szybkich i silnych ciuchci. Doskonale, Bruno! Uwijajcie się tam! To działa! Dalej, dalej! A gdyby... Koko! Jedziesz dalej sama! To my, lokomonterzy. Kto pracuje co sił? Nie ja. Nie ja. Nie ja. Bo potok tory zmył. Co on tam robi? Tak, trzyma się. Geniusz! Ale jak on na to wpadł? Lokomonterze Bruno, układamy tory! Dawaj, dawaj! Pośpiesz się, Bruno! Ty się nigdy nie ubijałeś tak jak on. Koniec! A teraz powoli. Jeden za drugim, proszę. Robi się! Panie przodem! Uwaga, hamuj! Co ci się stało? Nic takiego. Muszę tylko wrócić na tory. Drobiazg. Osłona w dół, dźwig rusza w mig. Co to było? Ziemia się zatrzęsła, wagon ruszył, a ja chciałam go złapać. Też usłyszałem huk. Dochodził ze skalnej kopalni. Uważaj na siebie. Jasne. Ze skalnej kopalni? Przecież Koko i Bruno tam są. Koko, nic ci nie jest? Chyba nie. O, coś się dzieje. Na świst pary. Szybko, spróbować pomóc. Już jadę! Bruno! Wilson! Koko wyleciała z toru! O rety! Wilson do Jackmana, słyszysz mnie? Melduj ratowniku! Koko się wykoleiła w skalnej kopalni! Przyjeżdżaj szybko! Przyjąłem! Zaczekaj z nią i oceń ryzyko! Bez odbioru! Naprzód! Ratunku! Pomocy! Koko! Jackman jest w drodze! Na świst pary! Wilson do Jackmana! Za ile będziesz? Odbiór! Za 10 minut. Chyba nie mamy tyle czasu. Jaka sytuacja? Melduj. Niestabilna. Masz jakiś sprzęt? Ratunkowóz jeden. Zagrożenie? Duże. Zaczynaj beze mnie, ratowniku. Powodzenia. Bez odbioru. Patrol torowy do akcji gotowy. Bruno, poświeć mi proszę. To do niej niepodobne. Na Emilii zawsze można polegać. Stacja trzecia, wieża ciśnień. Podróżni będą czekać, a nikt poza nią stacja nie zna mojej trasy. Rozdroże. Czy mogę sam jechać do Trąbkowa? Stacja piąta. Kryty most. Mam myśl. Jaka jest stacja szósta? Brzecionowe wzgórza. Koko, pędź po wagony. Pojedziesz moją popołudniową trasą. Rety, ciuchciastycznie. Zaginął pociąg. To Emilia. Ostatnio widziano ją w parku safari. Tak jest, szefie. Pędzę to sił w kołach. Może jednak uda mi się dzisiaj kogoś uratować. Ciekawych zwierzaków jest wiele na świecie. O kilku z nich co nieco już wiecie. Dziękuję wszystkim za miłą przejażdżkę. Dalia już czeka, więc szybko wsiadajcie. Pasażerowie są proszeni o zajmowanie miejsc. Uwaga na stopień! Metambo! Emilia zaginęła. Widziałeś, w którą stronę odjechała? O rety. Wydaje mi się, że w stronę tunelu. Co? Właśnie stamtąd jadę. A niech to. No, pięknie.
Robi się ciemno, a moje akumulatory są na wyczerpaniu. Jeśli w tunelu jej silniki się zamoczyły, mogła się zepsuć. Dobrze kombinujesz. To wyjaśniałoby jej zniknięcie. Co zamierzasz? Jadę jej poszukać do lasu. Bez odbioru. Emilio! 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 Och, zaraz się ściemni. Jak mam ją uratować, skoro jej nie widzę? Kryty most! Uwaga na stopień! Dziękuję za podróż ekspresem, Koko! Brawo, Koko! Co do sekundy! Nie! Turbonapęd! Bardzo przepraszam! Myślisz o wiele za dużo. By zrobić to, co należy, musisz sobie zaufać. Ja wiem, ale to niełatwe. Zgadza się. Ale gdy wejdzie w nawyk, będzie ci szło jak z płatka. Spróbujemy innym razem. Cierpliwości, droga Koko. Wszyscy się uczyliśmy na błędach. To normalne. Nie ustawaj, a odniesiesz sukces. Odwieź ciuchcioboty do bazy serwisowej i widzimy się jutro. Dobrze, Hanzo. Do jutra. Tak, przywiozłem nowe szyny. Dobra robota. Jesteś gotowy? Tak. Solidne jak skała. Co dalej? Teraz wyboczenie, ale najpierw trzeba otworzyć tor. Dasz radę przesunąć barierkę? Koła na tory! Ktoś nadjeżdża! Koko! Zamknięty tor! Już nie zdążę zahamować! Uda ci się! Odsuń się! Stój! Turbo, tył, przód! Ojej! Wiesz, Koko, to było najlepsze hamowanie, jakie widziałem. Hanzo ma rację. To jest kwestia wiary w siebie. Hej! I nie było skarg od pasażerów! Wiozłaś pasażerów? Tylko ciuchcioboty! Wzywam wszystkich ratowników! Mamy rozpędzoną ciuchcię! A? To Koko! Uwaga! Nie mogę zahamować! Koko! Już jadę, Koko! Zrób coś, Hanzo! Spokojnie! Muszę znaleźć coś ciężkiego. Dodatkowy ciężar cię zatrzyma! No nie! Co ja mam robić? Poszukaj górki! Wyhamujesz na zboczu! Więc jedę w stronę gór! Wezmę pomoc! To mi się bardzo podoba! Uwaga, Wilson i Kaja! Zgłasza się Kaja. Zbliża się do was rozpędzona Koko. Ojej! Koko ma kłopoty! Spróbujcie ją zatrzymać. Chyba wiem jak! Koniec odbioru! Na pomoc! Już nadjeżdża! Pośpiesz się! Dobra, patrol torowy zwarty i gotowy! Powodzenia, ratownicy! Co to? Nie bój się! Te siatki cię zatrzymają! Ciuch cię stycznie! Mam nadzieję. Ojej! Nawet patrol torowy nie dał rady! Przed tobą, Bruno, gruszy kamienie! Kamienie! Bruno! Zrzuć balast na tory! Już! Udało się! Wielkie dzięki! Wyhamowałam na kamieniach, a pył zatkał mi turbo. Zostaw ją, później ją zawiozę. Świetnie! Słyszałam, że zepsuła im się koparka i cała robota stanęła. Coś ty, na świst pary. To ja im lepiej zawiozę tę część od razu. Do zobaczenia! Dzięki, Bruno! Nie ma za co, praca to praca. No cóż, najwyżej nie zobaczę wybuchu. Już gotowe! Można zaczynać! Czas na wielkie bum!
Dobra, zawiadomię patrol torowy. Gotowe. Świetnie. Wilson, tu Jackman. Zgłoś się. Odbiór. Jesteśmy gotowi, szefie. Procedury wypełnione. Doskonała robota. Bądź czujny. Bruno, dokąd tak prujesz? Przegapisz eksplozję. No wiem, ale w kamieniołomie czekają na moją przesyłkę. Jeszcze nie raz będą coś wysadzać. No tak, jesteś lokomonterem. Masz swoje obowiązki. To nie jest ekscytujące? Och, to będzie prawdziwie wybuchowy widok. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem coś takiego. Uwaga, ciuchcie! Szykujcie się! Taka eksplozja to nie są żarty! Bruno, wielkie dzięki. Naprawdę, drobiazg. Mam nadzieję, że naprawisz koparkę. Trzy, dwa, jeden! No i co? A wybuch? Ojej. A niech to. O rety. Odpalę jeszcze raz. Czekajcie. Uwaga! Powiedz, co się stało? Skylar się wykoleił. Jasne. No chodź, Skylarze. Wezmę cię na podnośnik i ci się przyjrzę. A ty zgłoś się do centrum dowodzenia. Jackman już czeka. W tej chwili wyruszam. Skylarze, jak sobie poradził? Doskonale ci dzisiaj szło. Ale przy ostatniej próbie zapomniałeś o czymś bardzo ważnym. Zostawiłam skrzynię na torach i nie postawiłam barierek. Właśnie. Pierwsza zasada. Jeśli tor nie jest czysty, zamykasz go. A, niech to. Nie wiem, jak to się stało. Tak chciałam pomóc Skylarowi, że zapomniałem. Nie bądź dla siebie taki surowy. Dopiero zaczynasz. Więcej nie zapomnisz. No, chyba nie. Chodźcie, wrócimy teraz na trasę szybkiego ruchu i wszystko razem uprzątniemy. Jestem cały, jeśli o to pytasz, ale napytałem sobie biedy. Pit, oddaję ci! Ojej! Dziękuję bardzo, wiatraczku. Mam nieco związane koła. Zostaw go pod ścianą. Pit, potrzebujesz pomocy. Ach, to nic takiego. Żałuj, że mnie nie znałeś. Kiedy to było? Patrol torowy, zwarty i gotowy. Kiedy to było? Nie pamiętam. Będzie potrzebny dźwig. Naprawdę wielki dźwig. Można by użyć dźwigu giganta z załadowni. Czy da się go przewieźć? Nie próbowałem, ale powinno się udać. Więc nie ma na co czekać. Bruno, jedź za mną. Do stu kotłów! Patrol torowy? Do akcji gotowy! Czy wszystko w porządku? Tak, tak. Nie martw się, potem naprawię ten most. No przecież wiem. Jeśli się stąd wydostanę. Dalej! Rusza! Bruno, dasz sobie radę? Nie mam wyjścia. Dalej, ciuchcie. Musimy mu pomóc. Dalej, chłopie. Dobrze.
już prawie!